Mój tata szukał pracy, bo w Gruzji jest teraz trudno żyć, w ogóle trudno tam znaleźć pracę. Tata znalazł pracę tutaj, więc przyjechał tutaj, mieszkał tutaj tak z rok pracował, przez rok wrócił i potem z całą rodziną przyjechaliśmy tutaj. Nie wiedziałam, że nie będę widziała babcię, dziadka, myślałam, że... Bo ja byłam mała, 9 lat miałam, tak, więc nie byłam świadoma, co robię tutaj. Ale się cieszyłam, że to jest samolot. Przyjechałam, latałam samolotem, więc od początku się cieszyłam. Ale potem już zrobiło tak, że tęskniłam za babcią, za koleżankami z Gruzji. Moja siostra była tutaj pierwszy raz, więc wszystko mi opowiadała, co tam, jak tam, wszystko. Ale jak przyjechałam, to w ogóle wszystko inaczej było. Bo też wcześniej też byłam na obóz chrześcijański, ale to nie było takie, jak tutaj jest. To jest taka fajna atmosfera. Ludzie się dogadają, dużo ludzi tak do ciebie idzie, gadają, coś tam rozmawiają, poznają siebie i tak fajnie jest. Od początku byliśmy w Piasecznie i tam, jak powiedzieliśmy, że jesteśmy z Gruzji, to zaczęli do nas rozmawiać po angielsku i zamiast polskiej uczyłam angielskiej. Tak, potem do Radomia, potem do Warszawy i przez 4 lata zmieniłam 4 szkoły. I to też był problem z znaniem języka, bo co rok zmieniałam szkołę, koleżanki, więc trudno było uczyć języka. Tak. Myślę, że jakbym mogła, to przez całe życie mogłabym tutaj być. No 10 dni to jest za mało. Jestem z rodziny chrześcijańskiej, więc moi dziadkowie też byli wierzącami, w sensie są wierzącami ze strony mamy. I od początku wiedziałam, że istnieje Bóg, który stworzył ziemię, ale nie wiedziałam, że Bóg nas kocha. Coś takiego nie wiedziałam, że myślałam, że to jest po prostu Pan, który uwielbiamy, ale On po prostu rządzi. Rządzi i nas... Nie wiedziałam, że istnieje coś takiego, że Bóg kocha ludzi. Ale jak pojechałam na obóz, mówili, że Bóg cię kocha, to było tak zimnie dla mnie, że tak... Coś nie gra. To chyba nie ja, ale... Tam się pomodliłam z liderami i wtedy się dowiedziałam, że Bóg kocha ludzi, że Bóg dba. I nie tylko, że po prostu prosimy o coś i potem On to robi, tylko o to, że Bóg nas kocha, dba i robi wszystko, co dla nas najlepiej. To są ludzie, którzy chcą nam pomóc i nigdy nie będzie tak, że ktoś nam wyrzuci, bo jesteśmy inni. Bo tutaj zawsze znajdziesz osobę, która chce Ci pomóc.